W finałowym odcinku dziewiątej edycji Rolnik szuka żony. Dużo się działo. Klaudia i Valentin zdradzili, że chcą rozwijać swoją relację. Uczestnik nawet podjął decyzję o przeprowadzce. Teraz na swoim Instagramie skomentował udział w show i wyznał, co czuje. Wciąż nie milkną echa po finałowym odcinku. W tym sezonie miłości szukała także rolniczka Klaudia, która w finale pojawiła się z Walentynem. W programie para wyjawiła, że rozwija swoją relację i poważnie myślą o swojej przyszłości. Niedawno głos na Instagramie zabrała rolniczka, która zdobyła się na wzruszające wyznanie. Jak nikt inny wywołujesz uśmiech na mojej twarzy, napisała. Teraz Walentyn postanowił opowiedzieć o swoich uczuciach. Na Instagramie opublikował zdjęcie, na którym pozuje z ukochaną. Na tę okazję włożył specjalny strój. W instagramowym wpisie uczestnik skomentował swój udział w programie i wyjawił, co czuje. Przygoda z programem dobiegła końca, natomiast nasze wspólne życie dopiero się zaczyna. Jestem w totalnym szoku, że pomimo tylu przeciwieństw losu nam się udało i jesteśmy razem szczęśliwi. Wcześniej, na pierwszy rzut oka, mało znacząca niewinna decyzja wzięcia udziału w programie, Przewróciła mój świat do góry nogami, ale niczego nie żałuję, bo poznałem cudowną kobietę, na którą czekałem całe życie. Program nauczył mnie jednego. Nie można się bać, gadać o uczuciach, trzeba być z drugim człowiekiem szczerym i zaryzykować, się otworzyć, bo niedomówienia, wstydzenie się poruszenia jakiegoś tematu nas nie zbliżą, a jedynie poróżnią w przyszłości. Wiadomo, narażamy się wtedy na ból, odrzucenie, ale na swoim przykładzie stanowczo mówię, że warto. Napisał Walentyn. Pod postem pojawiła się lawina komentarzy. Internauci życzą parze miłości. Moja ulubiona para. Dużo miłości i pięknych świąt. Dużo szczęścia dla Was. Pięknie razem wyglądacie. Od początku w Was wierzyłam. Prawdziwe uczucie widać gołym okiem. My również dołączamy się do życzeń. Jeśli wy też, napiszcie to w komentarzu.